wychodzi na wolność i zabija ponownie. Pokazuje to, że w części spraw tego typu resocjalizacja po prostu nie działa. To znaczy się, że istnieją ludzie, co do których, i sprawy, co do których należałoby zastosować karę śmierci, bo jest ona jedyna, która skutecznie przed takimi zwrodnialcami broni resztę społeczeństwa. Nas, obywateli. Dlatego też, jako Konfederacja, jako środowisko także Ruchu Narodowego, który jest składową Konfederacji, my od samego początku za karą śmierci się opowiadamy, mamy to w swoim, w swoim programie i na pewno jako Konfederacja będziemy się domagać, by tą karę śmierci przywrócić jako ten najwyższy wymiar kary, który jeśli, co, jeśli odstraszy co najmniej jednego mordercę, to znaczy się, że było warto ją przywrócić. Dziękuję.